Cześć, faworki! No co? A ja ruszałem ustami. Okej. Wipta... Witajcie w naszym... Wiptamy was! Piękne! Wiptajcie! Wal się. Tworzymy coraz bardziej własny świat. Tak! Tylko koksu brak. Spędziliśmy już z wami trochę czasu. Na YouTubie nieco mniej, ale ogólnie ustalmy. Znamy się gdzieś z pół roku, dużo rzeczy się wydarzyło, więc stwierdziliśmy, że fajną opcją byłoby podsumować ten rok i opowiedzieć wam, co się wydarzyło w 2020 roku, który jest na pewno wyjątkowy dla każdego. Ale zanim do tego przejdziemy, to tradycyjnie się krótko opiszemy. Ja dzisiaj mam na sobie biały t-shirt, na to niebieską kurtkę. A ja mam tradycyjnie czarne dżinsy, chociaż tego nie widać chyba za bardzo. O, mogę pokazać. Ponieważ mam dosyć długą i obszerną tunikę, która jest różne mazieje i ciapki. Z dekoltem troszeczkę zapinanym na zamek, na uszach mam klipsy z gwiazdkami. Ja w styczniu cieszyłam się odzyskaną wolnością, ponieważ 31 grudnia skończyłam pracę. No, może nie do końca się cieszyłam, bo była to praca, którą bardzo lubiłam, więc z jednej strony było mi smutno, że ją skończyłam, ale z drugiej strony mogłam pospać do południa, jak chciałam, nie musiałam wstać do pracy. No, a poza tym kolejną nową rzeczą, która pojawiła się w nowym moim roku, w nowym moim życiu, to był wyjazd na Erasmusa, bo pod koniec stycznia wyjechałam do Hiszpanii, do Madrytu, dokładnie rzecz biorąc. U mnie tak naprawdę styczeń wyglądał bardzo podobnie, więc to jest takie wrażenie, jakbym ściągał z Moni, ponieważ też zakończyłem pracę. Co ściągam, przepraszam. Nie idź tą drogą. Też przygotowywałem się na swój wyjazd erasmusowy, tylko ja miałem jechać do Włoch, do Werony. Przynajmniej tego nie zmałpował. 14 lutego wyjeżdżałem, czyli Dzień Świętego Walentego do Miasta Zakochanych. Czy może być coś piękniejszego? Tak, może być piękniejszy Erasmus, który się uda, ale o tym za chwilę. No dobra, to luty. Teraz luty. Czyli w lutym, rozumiem, byłaś w Hiszpanii i co udało ci tam porobić, podziałać? 28 dni pełnych hiszpańskiego szaleństwa, objadania się tortillą i innymi pysznościami iberyjskimi, których notabene dla wegetarian niestety nie ma za dużo. Starałam się zrekompensować to sobie w inny sposób, innymi atrakcjami, nie tylko kulinarnymi, ale też na przykład kulturalnymi. Bo chodziłam sporo do teatru i do różnych muzeów i to nawet najdziwniejszych muzeów. Na przykład byłam w Muzeum Madryckiego Metra na stacji takiej, która ma 100 lat i już nie działa jako stacja, ale można ją zwiedzać, a co ciekawe, metro nadal przez nią przejeżdża, więc to zwiedzanie jest dosyć głośnym zwiedzaniem. Albo byłam w najstarszym wieżowcu w Madrycie, który jest siedzibą firmy telefonicznej i macałam złoty telefon, którym po raz pierwszy król zadzwonił przez Atlantyk 100 lat temu. Więc różne takie ciekawostki właśnie w lutym mi towarzyszyły. A jak wyglądał twój luty w Mieście Zakochanych? Nie wiem, czy miałem okazję aż tyle podróżować co ty, bo przyjechałem w połowie miesiąca do Werony i było to dosyć intensywne dwa tygodnie, mega ekscytacji, kiedy to rozpoczynał się kolejny semestr na uczelni, poznawałem nowych ludzi, zwiedzałem samą Weronę, układałem sobie plan zajęć, próbowałem się wprowadzić właśnie w klimat uczelni, ale jak łatwo się domyśleć, pojawił się cały ten temat związany z koronawirusem, więc już właściwie po dwóch tygodniach musiałem wrócić do domu. Wszyscy byli też tym przejęci, no bo było wiadomo, że jakby ogniskiem zapalnym w Europie były północne Włochy, no, gdzie ja właśnie byłem. Ale wykorzystałem tę okazję do tego, że to był taki hot temat i nagrałem od razu filmik, który wypuściłem na kanał, który wtedy się nazywał Słabowidzący, dzięki czemu troszeczkę sobie podbiłem jakby wyświetleń, jak również wprowadziłem się z automatu w ten tryb tworzenia na nowo kanału YouTube, co okazało się w kolejnych miesiącach być całkiem zbawienne. Ach ty hieno, żerujesz na ludzkim nieszczęściu. Europa na krawędzi przepaści, którą zaraz runie, a ty po prostu kręcisz te filmiki. Ja w marcu byłam wciąż jeszcze za granicą. Byłam wciąż w Madrycie i w okolicy, ale wraz z moją koleżanką, z którą byłyśmy w Madrycie, postanowiłyśmy wybrać się na nieco dalszą wycieczkę i poleciałyśmy do Maroka, bo nigdy wcześniej nie byliśmy w Maroku i stwierdziłyśmy, że to jest świetny powód do tego, żeby tam polecieć. Ogólnie Maroku super, polecam wszystkim. Pyszne jedzonko, pyszne owoce, soczki świeżo wyciskane i węże tańczące po wyjściu z pudełka. Baśnie tysiąca i jednej nocy na żywo w każdym miejscu. Byłyśmy na pustyni, która okazała się totalną w ogóle ściemą i porażką. Jechałyśmy na wielbłądzie, który strasznie trząsł.
Przepraszam, poprosiłem to sobie. Ciebie i Olkę zawiniętą w jakieś turbany. Nie było turbanów, były tylko wielbłądy. Ogólnie Maroko nam się bardzo podobało, ale niestety pandemia zaczęła rozwijać również nad Marokiem swoje skrzydła i musiałyśmy się stamtąd ewakuować lotem do domu. Nie polecam nikomu, najgorzej po prostu zorganizowany powrót z wakacji ever. No i reszta, druga połowa marca upłynęła mi na samotnej kwarantannie w moim mieszkanku w Warszawie. No i warto podkreślić to, że nie mogłaś wrócić do Hiszpanii, więc zostawiałaś tam swoje rzeczy. To prawda, o to jest bardzo ważny element dalszej opowieści. No, pojechałyśmy do Maroka z naszymi podręcznymi plecaczkami, a nasze rzeczy zostały w Hiszpanii. Wszystkie ubrania, Oli nawet komputer i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie marzec i kwiecień mam wrażenie, że już by się jakoś tak zlały, bo pierwszy okres lockdownu, powiedzmy, minął mi na zajadaniu się jakimiś fast foodami i różnymi takimi trunkami z gumy jagód. Potem stwierdziłem, że to nie ma sensu. W późniejszym czasie, jak myślę, wielu Polaków eksperymentowałem ze swoimi umiejętnościami fryzjerskimi, które okazały się być nikłe. Kiedy słabo widzący próbuje się ostrzec. Dokładnie, a jednocześnie w tym wszystkim starałem się wciąż nagrywać filmiki na YouTube'a, czyli występowałem w tym, co sobie zrobiłem na głowie. Już tak pod koniec marca i również myślę przez cały kwiecień koncentrowałem się na regularnych spacerach, mniej bądź bardziej legalnych w zależności od okresu. Kwiecień w moim wydaniu był dosyć monotonnym czasem, mogę go stracić w jednym zdaniu. Siedziałam u mojej mamy i nie wystawiłam nosa na dwór chyba ani razu. Przyszedł maj, a z majem bzy. Większość mojego maja nie różniła się od mojego kwietnia, to znaczy siedziałam u mojej mamy w domu, ale pod koniec maja przyjechałam do Warszawy i to odmieniło moje życie. Ponieważ spotkałam się wtedy z tym oto panem, z tym się nie widzieliśmy dawno, stęskniliśmy się okrutnie. Przyszedł do mnie z butelką soku z gumy jagód i skończyło się to tak, że nakręciliśmy pierwszy wspólny TikToka. Filmik. Z perspektywy czasu, jak patrzę na ten filmik, to jestem przerażony, że ja to też, w ogóle... ja na niego nie patrzę, ja wolę na niego nie patrzeć. Złe światło, zły dźwięk, w ogóle och, ech, ale no, okazało się, że to było coś, co nam się bardzo spodobało. Wyzwoliło lawinę! Następnego dnia przyszedłem do Moni, bo coś zostawiłem u niej w domu i poprosiłem, żebyśmy nagrali kolejnego TikToka i tak to się zaczęło. W czerwcu ja wróciłam do domu, więc nie nagrywaliśmy przez jakiś czas, ale pod koniec miesiąca znowu wróciłam. I kontynuowaliśmy nagrywanie, pod koniec czerwca już mieliśmy 100 tysięcy i nagrywaliśmy te wybory. I to było chyba takie, to był chyba jeden z takich filmików, który miał najwięcej wyświetleń. No, to były wybory, to też było używanie lustra przez niewidomych. Tak. Właściwie w tamtym okresie każdy filmik, który publikowaliśmy, bardzo szybko osiągał wysokie wyniki. Nie trudno określić, który z nich był większym hitem, bo rzeczywiście było ich sporo, mówiąc nieskromnie. Lipiec upłynął nam niestety w rozłące. Na szczęście! Jak możesz! Byłem przeszczęśliwy, bo słuchajcie, cały hajs zaoszczędzony z Erasmusa mogłem wykorzystać na to, żeby wrócić właśnie do Werony, zebrać swoje rzeczy z akademika. A moje rzeczy przyjechały do mnie. I podróżować z moimi znajomymi po Włoszech. A pod koniec miesiąca udało nam się spotkać, przyleciałam do Włoch i wtedy nastąpiła wiekopomna chwila, ponieważ narodził się VIP Team! Pewnie zauważyliście, że na naszym TikToku zmieniła się nazwa. Od teraz jesteśmy VIP Team Official. Dlaczego? VIP to skrót od angielskich słów Visually Impaired Person, czyli osoba z niepełnosprawnością wzroku. Czyli ja! Ja! Od dzisiaj mamy nadzieję być waszymi ulubionymi VIP-ami. No i co, później generalnie wróciliśmy po naszym wyjeździe. Publikowaliśmy sierpień to wreszcie dla was. Sierpień był takim miesiącem chyba, kiedy zaczęliśmy w miarę regularnie publikować. Zaczęliśmy dostawać dużo takiego feedbacku pozytywnego, że dużo ludzi nas ogląda, że im się podoba. Wtedy dostaliśmy też informacje od Tomasza Kota. I to też był początek czegoś, czego jeszcze wtedy oczywiście nie przewidzieliśmy, bo jak wiecie, już jakiś czas później mieliśmy możliwość nagrania z nim wspólnego projektu. Niewidomi versus dobrze widzący w kinie. Przepraszam, czy tutaj jest jakieś wolne miejsce? Tak, tak, oczywiście, tutaj. Czyli? Po mojej prawej stronie. Tutaj. O, pan też na ten film z Kotem? Tak. A zostaje pan na spotkaniu? Tak, oczywiście. Ciekawe, czy na żywo też jest tak przystojny, jak mówią. Zobaczymy. Przepraszam, przekonamy się. Ja już widziałam ten film, ale bardzo jestem ciekawa tego spotkania, więc przyszłam jeszcze raz obejrzeć. Przepraszam, że tak zapytam, ale jak to pani widziała? Przy włączeniu audiodeskrypcji. O, zaczyna się.
Przepraszam, mogę tak na chwilę? Oczywiście. Monika ma w uchu słuchawkę. Tomek nachyla się do Moniki, przykłada ucho do słuchawki. We wrześniu trwał festiwal Kultury Bez Barier, przy którym miałem okazję pracować, ale również w ramach tego festiwalu mieliśmy okazję po raz pierwszy spotkać się z wami na żywo, jak również online. W pandemicznym reżimie, tak, niestety. W pandemicznym reżimie, więc to było też dla nas jakieś nowe doświadczenie. Mogliśmy was spotkać w Warszawie. I w tym samym czasie również przygotowywaliśmy materiały już na kolejny miesiąc, ponieważ w kolejnym miesiącu też, jak już wiecie, wystartowaliśmy właśnie z kanałem YouTube, na którym teraz możemy do was przemawiać. Tak, 15 października z okazji dnia Światowego Dnia Białej Laski wystartowaliśmy z kanałem YouTube. To znaczy, znów nie do końca wystartowaliśmy z nowym kanałem, bo tak naprawdę dokonaliśmy przejęcia kanału, który Mikołaj wcześniej prowadził sam. Zmieniliśmy nazwę i postanowiliśmy, że będziemy razem nagrywać dla was tutaj treści, które będą nieco bardziej rozbudowane niż to, co pokazujemy na samym TikToku. Co również okazało się być całkiem trafionym pomysłem, chociaż tak naprawdę jest to rzecz, o którą wy bardzo długo prosiliście. Więc mamy nadzieję, że wam się podoba. I zaczęliśmy nowe eksperymenty tak naprawdę, no bo też z YouTube'em pojawił się motyw prób robienia audiodeskrypcji. W listopadzie mogliście oglądać efekty naszej współpracy zarówno z Fundacją Pies Przewodnik, jak również z Lukasem Adelonem. I w pełni zaczęliśmy jeszcze bardziej się rozkręcać zarówno na kanale YouTube, jak również na TikToku. I tak oto tym oto szybkim listopadowym akcentem dotarliśmy do grudnia. Grudzień jest super miesiącem, bo w grudniu mamy urodziny. Świętowaliśmy, ale również świętowaliśmy wraz z TikTokiem Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W ramach tej akcji paru TikTokerów, nie tylko my, zrobiliśmy dla was live. No właśnie, live, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, że wraz z rozkręceniem tego naszego VIP-teamowego TikToka zaczęliśmy robić live'y, których jak na razie udało nam się zrobić chyba 5. Jesteśmy w tym dosyć beznadziejni, ale obiecujemy, że w przyszłym roku się poprawimy i postaramy częściej robić live'y. Mamy nadzieję, że nam się to uda. W ten to sposób dotarliśmy do końca grudnia. Przed nami Sylwester. Impreza od 18 do 6 rano. Do 6 rano, także słuchajcie, to będzie najdłuższy Sylwester ever. Mamy nadzieję, że będziecie się super bawić, oczywiście do 5 osób, pamiętajcie. No i co? Widzimy się w przyszłym roku. I widzimy się z wami w przyszłym roku. Zostańcie z nami. Do zobaczenia w 2021. Oby był lepszy. Subskrybujcie nasz kanał. I dajcie łapkę w górę, a także polubcie nas na Instagramie, Facebooku, TikToku i Grindrze. Pa!